Amen. Czytamy dzisiaj Ewangelii Świętego Marka, 9 rozdział, wersety 30-37. Jezus i uczniowie. Jezus wobec uczniów po raz kolejny zapowiada swój los. Zapowiada to, że zostanie wydany w ręce ludzi, że jego powołanie, jego misja się wypełnia. W pewnym sensie byśmy powiedzieli, że to jest marzenie Boga. Wydać się w ręce ludzi. Ale uczniowie nie rozumieją tego. I słyszymy dzisiaj w Ewangelii, że nawet nie pytają z lęku. Może nie chcieli się wygłupić swoimi pytaniami. A może tak jak my często, gdy myślimy, że nie zadamy pytań, nie będziemy zgłębiać pewnych prawd, to zaczarujemy z rzeczywistość. Jak małe dzieci zamkniemy oczy na to, co się dzieje wokół nas i przez to minie nas to, co trudne, co budzi jakiś lęk czy niezrozumienie. Uczniowie wobec tego, że tu sobie nie radzą, nie rozumieją słów Jezusa, oddają się takim tradycyjnym, męskim, klasycznym tematom, czyli temat rywalizacji. Mężczyźni lubią te tematy. Kto jest lepszy, ważniejszy, silniejszy, sprawniejszy, kto szybciej jeździ samochodem, kto więcej, przepraszam, wypije, kto więcej może zjeść, kto dokonał czegoś nadzwyczajnego. Chłopcy, mężczyźni od zawsze licytują się, bo myślą, że dzięki temu odkryją swoją męską wartość, gdy zaskoczą kolegów, mężczyzn, swoimi życiowymi rekordami. A Jezus, znając tę psychologię mężczyzny, stawia naprzeciw nich dziecko. Dziecko. Wspólnota Jezusa stawia w centrum dziecko. Bo dziecko to jest ten, który nie jest samowystarczalny, który tak naprawdę nie wszystko potrafi, nie wszystko umie, musi wyciągać ręce, prosić o pomoc, musi rzeczywiście jeszcze wiele się uczyć. Jezus wobec tych mężczyzn, którzy licytują się, kto jest najważniejszy, mężczyzn, którzy nie rozumieją tego, że Jezus będzie wydany w ręce ludzi, stawia dziecko, bo Jezus jest jak dziecko, który się wydaje w ręce ludzi, bezbronny po to, by przynieść nam zbawienie. Amen.